Siemano, dawno mnie tu nie było. Co słychać? Dlatego, ze względu na tą długą nieobecność, bez zbędnego przedłużania i ceregieli, zacznijmy od czegoś fajnego i całkiem świeżego. Zapraszam na rozpaczkowanie najnowszego setu. No dobra, dawno nie było tej maty, ale ważniejsza niż mata będzie tutaj to pudełeczko Booster Boxa z najnowszego setu z Fusion Worlda. Z trzeciego setu Raging Roar. 12 kart na paczkę, 24 boostery w takim pudełku, z tyłu nic, po bokach różne chyba w miarę ciekawe rzeczy, powiedzmy, jeżeli ktoś lubi tutaj czytać. No, do tej pory tego rozpakowania na całego Booster Boxa na kanale nie było, więc troszkę się jaram, sam po prostu nigdy takiego całego boosterboxa nie otwierałem. A skoro wyszła nowa wersja karcianki, znaczy zupełnie nowa karcianka, tak na dobrą sprawę, to pomyślałem, że czemu by nie spróbować. Dobra, dobyłem nożyczki i mogę rozpakowywać. To chyba jedno cięcie wystarczy. Trzeci set. Nic nie wiem, szczerze powiedziawszy, o tym trzecim secie. Specjalnie unikałem jakichkolwiek informacji, spoilerów, bo byłem bardzo ciekawy, co tam będzie. Po prostu, co tam będzie. I chciałem mieć niespodziankę dla siebie. Wiem, oczywiście część rzeczy wiem, że będzie w końcu Dragon Ball GT w tym boosterach i wiem, że są oczywiście sekretery, są alternatywne printy, jak zwykle w tej wersji Fusion World, i jest nowy kolor czarny, bo pierwsze dwa sety były w kolorach, no bez czarnego. Był czerwony, niebieski, zielony i żółty. Dobra, co my tu mamy? Oczywiście uproszczona wersja karcianki, to jest nazwa karty, to jest po prostu imię postaci. Mam nadzieję, że to wszystko będzie się ładnie fokusować. Więc i nazwa karty to jest po prostu imię postaci. Powera wszyscy mają trochę więcej, znacznie mniej wordingu, znacznie mniej słów i mniej keywordów, i też one tak ogólnie są trochę inaczej napisane. Nie ma auto, tylko na przykład when attacking albo no, coś w tym rodzaju. Dobra, zobaczymy dalej. Oczywiście też dużą zmianą jest tutaj ten klient online. Sam próbowałem troszkę ten palec małpy, w przypadku tej karty wygląda trochę niefajnie. Próbowałem grać na pierwszym secie w tą wersję online, ale to się świeci, R-ka. I mamy R-kę błyszczącą Son Gotena. Wszystkie błyszczące rzeczy będę foliował. No i nie wiem, czy to mi się fokusuje. Chyba się fokusuje. Nowością oczywiście jest wersja online. Sam próbowałem trochę w nią pograć. Są kody. Za każdy kod dostaje się boostera z danej serii. Różnica jest taka, że w boosterze cyfrowym jest 8 kart. Przynajmniej tak było w pierwszym secie. Drugi set kompletnie mnie ominął. Zobaczymy, czy w trzecim jest to samo. I tam wypadają też zupełnie losowe karty. Inne niż te, co były w boosterze. Ale co gorsza, będzie ich tylko 8. No, śmieszna sprawa była taka, że w przypadku mojego pierwszego losowania, czy tam jednego z pierwszych losowań w tej wersji cyfrowej, matko, te koszulki na boostery nadal są do niczego względem pierwszej wersji karcianki. W sumie zgubiłem wątek przez te koszulki. Ach, już nie wiem, co chciałem powiedzieć. Kami, pan z Popowisz, Piccolo, Kefla, Spaceship of Hope. Właśnie, czarne karty już są. Trunks, GT, Raid Shadow. A, no właśnie, karty ekstra akurat mają nadal swoje, powiedzmy to, nazwijmy trochę dziwne nazwy. Po prostu jakieś tam sytuacji. R-ka świecąca i znowu R-ka świecąca. O, ładnie się świeci. Jeszcze z tyłu coś się stanie, te kod cyfrowe. Coś mówiłem o tych kodach cyfrowych, straciłem wątek. No jak widać przez te, nie wiem, 3 lata minęły chyba mojego nierozpakowywania nieobecności w Dragon Ballu. Nadal jednocześnie mówić i rozpakowywać ciężko.
ciężko mi pogodzić te dwa fakty. O, Margin Vegeta, bardzo ładny. Szkoda, że nie jest świecący. Też póki co chyba jest tak, że karty, które są commonami i uncommonami, nie mogą być świecące. Tylko R-ki są świecące, no i wyżej. Czy to się dobrze fokusuje? Dobrze. Dobra. To tak zostawiam. Dobra. Vegeta. O, mały Goku. Z kinówki z Brolim. Tutaj też mały Vegeta. Nie wiedziałem nawet, że tutaj do kinówki z Brolim będą nawiązywać w tym secie. Dobra. Bardock, który jest uncommonem. Herkules, który jest rarką. Fuck! Ja cię! Od razu druga paczka Secret Rare. Ja nie mogę, jak on wygląda. Właśnie w booster boxach w Fusion World, z tego co widziałem, rozpakowania starych setów, jest dużo hitów, jest dużo. I to jest chyba jeszcze alt print tego Secret Rare'a, bo jest gwiazdka. O kurde. Ja nie mogę. Pakujemy. Tutaj jest tyły Scott. Pakujemy do koszulek. Ale jest. No, który to był booster? Trzeci czy drugi? Chyba trzeci. Ja nie mogę. Goku Super Saiyan 4. Znaczy, to się nazywa po prostu Goku GT. Kiedy atakuje raz naturę, jeśli nie masz energy markera, połóż jedną kartę energii. Na koniec tury, jeśli marker energii jest usunięty z gry, pobierz jedną kartę. Ja cię. No i sam Herkules też do koszulki, bo się świeci. Ja zawsze wszystkie swoje karty tak naprawdę trzymam w folijkach. Nieważne, czy jest to świecąca karta, czy nieświecąca. Po prostu w przypadku droższych kart pakuję go na przykład jako double sleeve. Okej. Okay. W końcu lider jakiś, Piccolo. Liderzy mają jakby taką swoją oddzielną rzadkość, po prostu lider i jak widzieliście, do tej pory nie było żadnego w tych boosterach, to wyskoczył po pierwszy. Zastanawiałem się, czy właśnie nie złożyć na meczan w tej wersji karcianki. Na razie grałem tylko online'owo i szło mi dość kiepsko na tych pierwszych setach. Kiepsko sobie z tym radziłem. Faktem jest też to, że niezbyt dużo może ciekawych kart mi wyszło. Zacząłem próbować budować czerwony deck. No i kiepsko mi szło po prostu. I grałem tylko w takie mecze jeszcze, tak to nazwijmy, jakieś tam treningowe. Na pewno nie rankingowe i chyba nawet jeszcze nie z żywym człowiekiem. Faktem jest też, że nie będę ukrywał, że nie rozegrałem ich jakoś specjalnie dużo tych meczy. Dalej. Zunoma, zapomniałem jak się nazywa, tamten smok nawet Eras, też nie pamiętam, że ona tak się nazywa. O, jest Piccolo GT jako oddzielna postać, niż Piccolo. Jeżeli będę budował jakieś deki, znowu Goku R-ka i Android 17 R-ka. Jeżeli będę budował jakieś deki, to pomyślałem, że budowałbym inne niż te, co budowałem w Dragon Ball Super Card Game, teraz to już się nazywa Masters. Na przykład właśnie deck Bardocka. Zawsze chciałem złożyć jakiegoś Bardocka, pomijając tamtego czarnego startera. Jeżeli tak, to że możemy go nawet nadal nazywać Bardockiem, bo to jest ten Bardock Xeno. No i tutaj w końcu wchodzi ten Bardock z czarnymi kartami zresztą znowu. Ale nie jestem pewien, czy chcę budować Bardocka. Tak samo pomyślałem o nameczanach. No, z pierwszego setu, jak zwykle, pewnie w większości podobał mi się Gohan zielony, Belmont, jakaś parodia jego, chibi wersja. RK z Babidi Spaceship i RK Trunks Future. W tych boksach też jest sporo altprintów, znaczy w boksach, w tych po prostu w tej wersji karcianki, które potrafią i te altprinty potrafią być dosyć sporo warte. Dajcie znać w komentarzach, co tam u was słychać, czy wy też zbieracie, czy w ogóle gracie, bo offline'owo chyba nie będę w to grywał, może czasami, może zbuduję po prostu dwa deki, żeby czasami z żoną coś zagrać. RK It's Over i Son Gohan, nastoletni Super Rare.
Te super żelki w tej karciance mają niesamowite efekty wizualne na sobie. No i z tyłu jest kot. Pierwsza super żelka. Nie pamiętam, ile jest gwarantowanych per box, więc nie chcę skłamać. Wydaje mi się, że 8 miało ich być i 2 altprinty na box gwarantowane. Ale nie chcę skłamać, po prostu nie pamiętam. To, co mi się podoba na pewno też w tej karciance, to samo to. W sensie ta grafika na boosterach i na pudełkach zawsze jest taka dowalona, dopicowana. Zawsze mi się, wszystkie mi się podobały. Szczerze powiedziawszy, miałem nadzieję, że sekreterka, która mi wyskoczy, to będzie Goku, a nie Gohan, bo z tego co kojarzę, to ten Gohan ma jeszcze wersję jakąś swoją Secret Rare. O matko, jaka pan. Majin Buu, Son Goku, Great Saiyan, Buble, Skunshi, Sharpner, Beerus RK. Całkiem fajnie wygląda. I Trunks GT RK. I w sumie jest czarny. Foliujemy. Przez te ostatnie 3 lata samej sceny Dragon Ballowej aż tak mocno nie śledziłem. Odciąłem się od tej karcianki, tak jak pisałem nawet w cudzysłowie, w oficjalnym wyjaśnieniu, bo nie uważam, że on był osobą, która... O, Farmer of a Gun. Która musi dawać jakieś wyjaśnienia, nie jestem na takim statucie społecznym, zresztą nie mam też aż tak dużej widowni. No ale generalnie wyjaśniłem, napisałem komentarz, że mam trochę za dużo na głowie, a sama karcianka przestaje dawać mi radość. RK i RK. No i jak powiedziałem, tak zrobiłem. Za to założyłem sobie wtedy Instagrama i po prostu robiłem zdjęcia tym kartom, bo same karty nadal mi się podobały. Nie miałem czasu po prostu zajmować się tym jakoś szerzej niż na przykład zrobienie zdjęcia i wrzucenie na Instagrama. Niestety, co się okazało, w międzyczasie straciłem zapał nawet do robienia zdjęć. Na pewno nie pomagał algorytm instagramowy, który po tym, jak przez godzinę robiłem zdjęć kartą i oświetlałem, i przerabiałem, poprawiałem w Lightroomie, i na koniec Instagram stwierdził, a dobra, masz tutaj 5 lajków, no to się trochę już odechciewało włożonej pracy. Zobaczcie, nadal nie było innego lidera niż Piccolo, chyba że coś przeoczyłem, zagadałem. RK i RK. Chyba Babidi i Majin Buu chyba też są tutaj liderami w tym secie. Więc nie bardzo się orientowałem tak naprawdę, co jest w nowych setach w Masters, bo wtedy jeszcze nie nazywało się to Masters, bo nie kupowałem nowych kart. Nie kolekcjonowałem nowych setów, zatrzymałem się na starych setach. I... o, chyba jest w końcu lider. Drugi. O właśnie, ten Goku z boostera. Fajne są te grafiki. A przód tego Goku jest po prostu mały Goku GT. Jak się w ogóle zapatrujecie na Daime, gdzie znowu będziemy mieli powtórkę w pewnym sensie z GT, wszyscy zostaną odmłodzeni, a nie tylko Goku. Osobiście mam mieszane uczucia. Daima wkroczy na pewno już w następnym secie do tej karcianki i jestem bardzo ciekawy, nie ukrywam, ale czy sama Daima będzie aż tak bardzo interesującym anime? Nie wiem. Dragon Ball Super nienawidziłem tak naprawdę jako anime. Tylko Turniej Mocy mi się podobał. Wątek z Zamasu miał potencjał, który został, uważam, że po prostu zmarnowany. Więc nie wiem. Wracając do tematu, którym tym razem pamiętam, że mówiłem. Nie śledziłem Masters, nie do końca wiem, co się dzieje. Z Unison Warriors mam... Nie zbierałem kompletnych setów, zbierałem tylko foliowanych liderów i jakieś tam karty, które mi się po prostu podobały. I też nie mam do tej pory wszystkich. Jak nastąpił Zenkai Super Rare. I to jest już właśnie chyba znowu altprint. Wyskoczyła mi RK Gotena, chyba już druga. I super rarka Jirena. I to jest właśnie znowu chyba altprint, bo jest gwiazdka. Na ile kojarzę, te altprinty mają tutaj gwiazdki. Nice. Fajnie, fajnie. Zenkai Awakening? Zenkai Series po prostu. Zenkai Series już kompletnie odpuściłem. Już nie wiem, o co tam chodzi, z czym tam chodzi. Tam są jeszcze jakieś kolejne skille. Są Z-deki, Z-deki, Z-deki.
Nie wiem, o co z tym chodzi. Nie śledzę, nie gram i po prostu wypadłem z Masters kompletnie. Prawdopodobnie już go sobie odpuszczę, przynajmniej dokompletuję to, co wcześniej zacząłem kompletować. Jeszcze najstarsi Indianie i górale pamiętają, że w sumie Masters zacząłem kolekcjonować tak samo od trzeciego setu, jak tutaj ten, jak Fusion World. Znaczy Fusion World kolekcjonowałem bardziej od początku, znaczy nie kolekcjonowałem, mam karty z pierwszego setu, metakoloryczna wcześniej wyskoczył, super rarka topo i nie ma gwiazdki, czyli pewnie to właśnie jest zwykły nadruk, nie jest artprintem. O, świetnie się świeci. A cover już mieliśmy wcześniej. Jiren miał gwiazdkę, czyli Jiren był artprintem. No super wyglądają te karty. Nadal mogą być problemy z fokusowaniem, za co po prostu przepraszam, ale nie jestem profesjonalnym youtuberem. Szczerze powiedziawszy, do ostatniej chwili nie byłem pewien, czy będę nagrywał te rozpakowanie. Jedziemy dalej. O, widzę kolejnego lidera. Naprawdę te opakowania są do niczego, w Pokémonach są lepsze. Lider, Goku. Sam Goku ma już znowu dużo liderów, tak jak to było w wersji Masters. Po prostu każdy set to przynajmniej jeden, albo najlepiej dwóch, trzech nowych Goku. Strasznie mnie to wtedy już męczyło, bo ciągle się grało Goku, 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 Goku. Rerka Cell i rerka Baby Spaceship, to też jest powtórka. W ogóle nie wiem, jak wygląda scena tego Fusion World w Polsce, to znaczy, czy jest duża ta scena, czy jest mała ta scena, bo osób w grupie, jest specjalna grupa, osób jest mało i po prostu nie wiem, czy faktycznie jest to jakoś aktywne, czy to tak trochę bardziej po cichaczu, czy tylko kolekcjonersko, czy i kolekcjonersko, i growo, czy głównie growo. Dragon Ball Super Card Game zaczął się dla mnie jako coś właśnie przede wszystkim do grania, nie do kolekcjonowania. Ja karty zacząłem zbierać przede wszystkim z myślą o graniu. Później powoli, coraz bardziej, coraz Erka Bulma. I Super Erka Son Goku, ładnie. Ładnie. I też ma takie różne ładne faktury, świecidełka. Nie mam w tej chwili najlepszego oświetlenia, ale coś tu chyba jeszcze. Może zobaczę z powrotem na Instagrama, żeby pocykać fotki ładnych kart. Nie wiem, czy mi się będzie chciało. Na Instagramie najlepiej jest tak, że jak jest się nowym kontem, to wtedy Instagram cię proponuje wszędzie i masz dużo wyświetleń, dużo klików. Znaczy jak na nowe konto. Ale ogólnie na Instagramie cały ten Dragon Ball Super jest dosyć słabo klikalny. Mało ludzi bardzo tam klika te rzeczy, jeżeli komuś zależy. Jak się wpisze Dragon Ball Super Card Game, wyskakują naprawdę nieraz bardzo ładne zdjęcia kart, nawet zgrejdowanych kart, a pod tym zdjęciem jest na przykład 20 lajków. W porównaniu do Pokémonów, tam nieraz jest 2000 tych lajków, albo 20 tysięcy. Topo, Turn into Candy, Son Gohan, Vegeta, sporo powtórek się już nam zaczęło robić. Bulma, ciekawe ile kart po całym boksie będzie mi brakować do kompletnego setu. Rerka Son Goku i Super Rerka Bardock, kolejna Super Rerka. Ładnie, ładnie. No właśnie, zastanawiam się, czy nie złożyć Bardocka do grania po prostu. Ciekawe, jakie kody, jakie rzeczy wyskoczyły mi z tych kodów online, do tych boosterów online. Wierzycie w ogóle w sukces tej karcianki? Czy to będzie jakoś tak... No nie wiem, czy to odniesie po prostu sukces, czy Bandai będzie to kontynuować, czy Bandai będzie kontynuować dwie karcianki, bo to wydaje się dosyć mało prawdopodobne, przynajmniej za jakiś czas. Którą karciankę Bandai postanowi utrzymać przy życiu? To mnie ciekawi. Wolałbym nie inwestować w taką, która nie będzie żyła, bo no trochę po prostu zmarnowane pieniądze. Wypieprzać tyle forsy na boostery, wpisywać kody w wersji cyfrowej i no i później Bandai mówi, no sorry, zamykamy. Nie kalkuluje się. No już niewiele boosterów nam zostało. Ile czasu to się nagrywa? Trochę dłużej niż myślałem. Ale dobra, jedziemy dalej. Może uda nam się troszkę przyspieszyć. Great Saiyaman. Wybaczcie wszelkie niesfokusowania. Ale nie są one celowe. O, Majin Buu Pure Eevee, to chyba pierwszy raz widzimy teraz w trakcie tego rozpakowania. Pój, pój, Super Rare Majin Buu, wow.
No ładne są te karty. Faktem jest, że te karty podobają mi się wizualnie bardziej, przynajmniej te świecące, niż Masters, a przynajmniej niż na początku Masters. Bo później Masters potrafiło odwalić niesamowicie dobrą robotę. Na początku te super rarki były dosyć słabe. No na pewno w porównaniu do tych późniejszych wersji kart. No tu ładnie się otworzyło. Jest kolejny lider, trzeci. Na pewno był Piccolo, na pewno był Goku i teraz jest Majin Buu. Albo Majin Buu bym sobie założył tego. Kto wie? Nie mam, nigdy nie grałem Majin Buu deckiem w Masters. W Masters mam deck od Shenrona, który przywołuje gdzieś tam Majin Buu, który będzie miał triple strike, triple attack. Coś takiego było. Jeszcze miał chyba barierę. No to był stary Buu. Z tym z trzeciego setu. On miał chyba triple strike'a, a za pomocą życzenia Shenrona można dać temu Buu triple attack. Więc to był taki finisher. Jeżeli on nie przechodził, no to gra już była przegrana. No ale to nie był deck pod Majin Buu, to był deck pod Shenrona, który wykorzystywał no, łańcuszki Majin Buu. Całkiem fajny do pogrania na pewno. Problemem jest to, że jest bardzo wrażliwy i dosyć łatwy do skontrowania. Jeżeli nie podejdzie karta odpowiednio, to to jest kompletnie bezradny ten deck. Musi wszystko podejść odpowiednio albo odpowiednio szybko, bo bardzo łatwo go po prostu skontrować. A ten deck, chyba Rikuma też do tej pory nie było, a ten deck sam z siebie nie potrafi skontrować prawie nic. 10 razy Kamehameha, też pierwszy raz widzimy. I jest na karcie ekstra jest też trade jako Saiyan. To jest w sumie ciekawe, nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Już prawie koniec. No, zostało jeszcze 4 boostery. Więc ten jest czwarty, nazwijmy to od końca. Czy jeszcze będzie jakiś fire? Jeszcze coś ognistego? No jeszcze coś by się przydało. Giru był wcześniej? Nie pamiętam. Krillin któryś tam był. Tapper na pewno był. Bulma była. Parapapao chyba nie było. Kefa była. Gohan był. Mibidi był. O, tego nie było. Tulo był. Norfkai RK nie było. Super Rare Jiren. Zwykła wersja Jirena, którego my mieliśmy tutaj Altprint. Czy to znaczy, że tu będzie jeszcze Secret Rare w zwykłej wersji? Nie w Altprincie. Ale by było. Nie wierzę, że tak będzie, ale chyba jeszcze jeden altprint powinien być, bo gdzieś tu chyba kiedyś była informacja. O, tak swoją drogą, na zużycie kodów od premiery setu jest czas rok. To też jest w sumie ważna informacja, jak będziecie kupować kody i tak dalej. Są trzy, ogólnie w tym secie są trzy premium reprinty, cokolwiek to znaczy. Ale nie wiem, ile z nich wyskakuje na box. Nie wiem, czy są jakiekolwiek gwarantowane na box. I te altprinty potrafią być droższe niż secret rarki. Dobra, szukamy dalej. Topo, Nappa, Great Saiyan, Sphere of Destruction, Piccolo, Son Goku, Energy Absorption, Para Brothers. Chyba nie było wcześniej. Mighty Mask, Coco, Ub, GT, nie było wcześniej. Super Rare Piccolo. No ładne są te dropy w tym boksie. Ten Piccolo już jest chyba z jedną ręką w trakcie walki z Raditzem. W tych kartach nie ma sagi, i której dotyczy dana scena, dana postać, dana wersja postaci. Uważam, że to w sumie chyba jest dobra zmiana. W sensie dobra w cudzysłowie, bez polityki, ale ostatnie dwa boostery. Ale chodzi mi bardziej o to, że po prostu te sagi chyba były niepotrzebne. Nigdy chyba do niczego nie były wykorzystane niż przy altprintach, żeby inaczej narysować daną postać. Na przykład History of Son Goku i History of Vegeta miały bardzo ładne reprinty i tam właśnie te reprinty nawiązywały do konkretnej sagi. Nie mogli pokazywać, zmienić nagle sceny z walką z Frezerem na walkę, nie wiem, z Jirenem na przykład. Rerka Dispo pierwszy raz widzimy i Hercule, o to już był wcześniej, razem z naszą Secret Rerką był ten Hercules. Czyli na każdy booster są tak naprawdę dwie świecące karty, na to wychodzi.
Jest R-ka i R-ka, albo R-ka i coś wyżej. To fajnie. To fajnie. Dwie świecące karty na booster to też jest lepiej niż jedna. O, właśnie. I jak wszedł Unison Warrior, ostatnia paczka. Jak wszedł Unison Warrior, to zmienili to, że R-ka już nie ma gwarantowanego foila, ale jakaś jedna karta w boosterze ma gwarantowany foil. Nie zawsze jest to jednak R-ka. No i to uważam za słabą zmianę. Faktem jest, że dzięki temu ogólnie foile potaniały, bo znacznie łatwiej było trafić na foilowanego Commona. Final Expression RK i też do tej pory nie było, całkiem ładnie wygląda. No i co będzie ostatnią kartą? Super RK Son Goku GT. Wow, też fajnie. I nie trafił chyba nam się żaden alt print premium. No oczywiście, jak to z moim szczęściem. O matko, karta spadła. O, jakbym chciał tą kartę do gradingu, to już by było minus 10. Nie trafił nam się żaden premiumowy alt print. No szkoda, no szkoda, ale za to mamy secret rarkę. No, przy moim szczęściu do kart, a kto i do boksów, a kto i do boosterów, a kto był wcześniej, najstarsi Indianie pamiętają, że moje szczęście do kart było mizerne. Uporządkuję karty, te świecące, bo tych bulkowych, tak to nazwijmy, nie ma sensu wszystkim pokazywać. Przed chwilą wszyscy je widzieli. Uporządkuję karty i zobaczymy, co nam wypadło świecącego tak łącznie. Dobra, udało mi się to uporządkować i teraz tak, gdybyśmy mieli popatrzeć po kolei, jakie karty świecące nam wyskoczyły. Zaczynając od standardowych, rzadkich kart. 10 razy Kamehameha, Son Goten, Kaseral, Son Goku GT, Hercule, Kaseral znowu, Orange High, Orange Star High School, znowu Son Goku GT. Właśnie R-ki też się powtarzają i jest ich sporo, bo no, w niektórych boosterach są po dwie. Babidi Spaceship, Trunks Future, It's Over, Beerus, Trunks, nowy Beerus, Metacooler Core, Babidi, Vegeta, Kaba, Legic, pamiętacie Legica z trzeciego setu z oryginalnej karcianki? Son Goten znowu, Metacooler Core znowu, Babidi Spaceship znowu. Spadło. Ale fajnie się świecą te karty, naprawdę, bardzo mi się podobają. Bulma GT, Son Goku Special Beam Cannon, Son Gohan GT, Puj Puj, Hercule GT, Raditz, w 10 razy Kamehameha, Cell, North Kai, Ub GT. Hercule znowu, Dispo i Final Explosion jako ostatnia R-ka nam wyskoczyła. Łącznie nam to dało 38 kart rare na boxa. Jeśli chodzi o karty super rare, no to mamy tak. Pierwsza, która nam wyskoczyła, to był Son Gohan, Jiren, który jest przy okazji alt printem, Toppo, Son Goku, Bardock, Majin Buu, ten sam Jiren, co był printem, i Piccolo, i Son Goku GT jako ta ostatnia karta. Wychodzi na to, że super żerek na boxa wypada 9. Z czego jedna była printem. No i naszym boss monsterem, super hitem, super ogniem była secret rareka z gwiazdką, czyli, na ile dobrze pamiętam, print. To łącznie nam daje 2 alt printy na boxa. Ładnie, ładnie, ładnie. Miałem szczerą nadzieję, że właśnie ta karta wyskoczy. Najlepiej by, gdyby to był God Rare, bo jeszcze Secret Rare ma super swoją sekretną wersję God Rare, ale to, co tu przyszło, całkowicie biorę, akceptuję, kupuję, klepię. Wszystko jest dobrze, wszystko jest super. Jest to tyle dla mnie fajna sytuacja, że ten set właśnie dopiero co wyszedł. Nie mam z niego ani jednej karty, więc wszystko tutaj jest nowe. Zobaczymy, na ile uda mi się to skompletować. Dobra. Dzięki wam za uwagę. Dzięki, że byliście. Dzięki, że byliście tutaj pomimo tak długiej przerwy. I kto wie, nie wykluczam następnych rozpakowań w przyszłości. Raczej już tylko z Fusion World'a. Może starsze sety, w sensie w tej chwili to tylko dwa pierwsze, ale nie mam tam wszystkich kart. Może z pierwszych dwóch setów coś
porozpakowuję. Na pewno nie będę rozpakowywał codziennie ani co tydzień, ale nie wykluczam rozpakowywania przy każdym nowym secie. W tej chwili jeszcze tego nie wykluczam. Zobaczymy, jak się z tego podniosę finansowo. Dziękuję Wam za uwagę. Dzięki jeszcze raz. Dzięki, że byliście. Fajnie było znowu się z Wami zobaczyć, poczytać komentarze, posłuchać, powymieniać doświadczeniami. Trzymajcie się. Pa, pa.